Spotykamy osobę nieprzytomną na ulicy. Pierwsze, o co musimy zadbać, to własne bezpieczeństwo. Podchodzi osoba, rozgląda się dookoła, nic mu nie zagraża, może przystąpić do dalszych działań. Sprawdza przytomność. Jest pan przytomny? Halo. Widzę, słyszę, czuję. Udrożniamy drogi oddechowe, patrzymy na klatkę piersiową, czy klatka pracuje. Jeśli nie oddycha, informujemy osobę, która nam pomaga, żeby zadzwoniła po pomoc. 30 ucisków na środku klatki piersiowej, głębokość mniej więcej około 5 cm. Przechodzimy do oddechów, udrożniamy drogi oddechowe, dwa oddechy. Resuscytację krążeniowo-oddechową prowadzimy do momentu całkowitego opadnięcia z sił, wtedy może nas ktoś zastąpić. Natomiast no, jeśli takiej możliwości nie ma, nie jesteśmy w stanie już tej resuscytacji prowadzić, musimy przerwać. Następnym punktem, kiedy możemy przerwać taką resuscytację, jest przywrócenie funkcji życiowej takiej osoby, tak, zacznie oddychać, bądź przyjadą służby medyczne, tak, karetka przyjedzie, przejmie nasze działania.